Skra Stochowa była prawdziwą rewelacją rundy jesiennej w trzeciej lidze. Miał to swoją cenę, bo trener Jakub dziłka dostał propozycję pracy w pierwszoligowym GKS-ie Katowice. O tym, co słychać w klubie z ulicy Loretańskiej zapytaliśmy wiceprezesa Piotra Wierzbickiego, czy w składzie można się spodziewać dalszych zmian? Dużych korekt nie będzie. Jedynym nieobecnym na obecną chwilę jest Robert Brzęczek, o którym już nawet na łamach waszego radia było mówione. Zatem będziemy szukać na pewno zawodników na pozycję 7-11 bocznych skrajnych pomocników, bo tutaj myślę, że mamy jeszcze rezerwy. Nie będą to jakieś nerwowe poszukiwania, ale będziemy się przyglądać kilku graczom. Zaczynamy w tej chwili ten okres przygotowawczy, więc jeszcze na takie korekty drobne: dwóch, trzech osób w składzie mamy czas. To odejście trenera może właśnie jakoś zakłócić ten okres przygotowawczy? Sparingi są już poplanowane? Tak, sparingi są zaplanowane. Wypadł nam jeden sparing partner, to Soła Oświęcim, która ma kłopoty organizacyjno-finansowe. Tutaj będziemy musieli musieli uzupełnić to, no ale to już w tym, w tym głowa sztabu szkoleniowego, czy też nowego trenera, który niebawem y, się pewnie pojawi. Y, czy zakłóci? Y, no wczoraj też oczywiście rozmawialiśmy już z radą drużyny, ponieważ, y, przepraszam przedwczoraj, y, ponieważ Kuba zakomunikował, nie chciał, żeby się drużyna dowiedziała z, z prasy o, o, o sytuacji, w jakiej się znalazł, zatem y, zaraz po środowym treningu y, zebrała się rada do zespołu. Rozmawialiśmy na ten temat. Mam nadzieję, że to nie zakłóci. Niektórych może to zmotywować. Wszak były ich trener będzie trenował zespół pierwszej ligi. To też jest jakiś taki drobny pstryczek, że, że, że zna tych chłopaków, szczególnie młodszych. Być może gdzieś któryś będzie mu się podobał, być może trafi na testy, ale to już tak wczoraj sobie niektórzy marzyli. No mam nadzieję, że zespół udźwignie to, zresztą chłopcy gratulowali trenerowi już wiem, że dzisiaj, więc, więc teraz czekają na nowego swojego dowódcę i cel jest niezmiennie ten sam. Czyli druga liga w czerwcu 2018, podtrzymujemy. To czy znamy już te plany sparingowe konkretnych rywali, z kim skra będzie się spotykać? Tak, ja nie, ja nie mam tych planów w głowie, ale, ale pierwszy sparing, ale to jest gra wewnętrzna powiedzmy pomiędzy, już w sobotę pomiędzy zespołem seniorów a drużyną juniorów starszych, będą też zawodnicy testowani tam, natomiast później w planach jest też między innymi ciekawy sparing z rezerwami Legii Warszawa w Warszawie, jest drużyna Częstochowskiego Rakowa, ta lista sparingów jest u nas też już na stronie internetowej, ja dokładnie dat nie pamiętam, natomiast... natomiast w odmienieniu od pozostałych innych okresów przygotowawczych większość sparingów graliśmy u siebie. Natomiast w tym roku będziemy więcej jeździć. Kluby z wyższych lig raczej rzadko się ruszają do klubów z niższych lig. Stąd też będziemy podróżować u siebie, zagramy bodajże z ruchem Radzionków, tylko i z Polonią Poraj. Zakończymy tę rozmowę myślę bardzo optymistycznie, bo już niedługo Częstochowa może się okazać piłkarską potęgą. Dobrze rozwija się Akademia w Rakowie, ale ta Akademia Skry Częstochowa, te plany tutaj, szkolenia piłkarzy również są bardzo ambitne. Naprawdę wygląda to dobrze. Powiedzmy króciutko o tym przedsięwzięciu. Ja mam nadzieję, że to będzie spożytkiem dla całej Częstochowy. Mam nadzieję, że rekonstrukcja w Rakowie i, i, i po, rekonstrukcja w Akademii przyniesie spodziewane efekty. Mam nadzieję, że ten rok będzie rokiem częstochowskiej piłki. Trzymam kciuki za, za Raków, trzymam kciuki za swój klub. Byłoby wielkim wydarzeniem, jakby w Częstochowie w jednym roku bylibyśmy świadkami dwóch awansów, byłoby to naprawdę e, fantastyczne. O naszej akademii cały czas się rozwijamy. Na tą chwilę szczerze powiem, brakuje nam troszeczkę już boisk. Na szczęście trochę orlików jest dla tych młodszych grup młodzieżowych, ale, ale jest problem, żeby, żeby się zmieścić na dwóch boiskach, którymi dysponujemy, więc w najbliższym czasie będziemy jednak musieli podjąć kroki, aby tą bazę rozwijać o, o kolejne miejsce do treningu. No i to dobrze i fajnie, że jest taki boom na piłkę, że dzieci się garną, że rodzice chcą przywozić dzieci, i to tylko, tylko fajnie dla, dla piłki nożnej. Mogą się chyba inne dyscypliny martwić, bo, bo tych dzieci sporo sporo, czy, czy u nas, czy w Rakowie jest w tej chwili. Myślę, że razem z Rakowem to chyba w granicach w tej chwili, nie wiem, 800, tysiąca dzieci, pewnie zrzeszamy. No to już nie mało. Jaka ja trzymam kciuki tak za akademię, jak i za rozwój i awanse częstowskiej piłki. Mamy nadzieję, że będziemy świadkami w tym roku awansu Rakowa do ekstraklasy, Skry do drugiej ligi i Kmicica Złote arkady do pierwszej ligi futsalu. Naszym gościem będzie dzisiaj Piotr Wierzbicki, wiceprezes Częstochowski. Skry, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.